Dobra, Nara. Na ścianie wygląda jak mapa. Mapa podziemi. Warto to chyba sobie zapamiętać. O, zaczyna się mój ulubiony segment gry. Bardzo lubię w ogóle te lokacje. Idziemy. Rek się przemierza przez jaskinię. Kto by pomyślał? Lepiej nie wchodź tam po ciemku. Jeszcze złamiesz nogę. Lepiej nie wchodź tam po ciemku. Ty, to co? Gdzie tu brało się pochodnie? Lepiej nie wchodź tam po ciemku. Jeszcze złamiesz nogę. Przydałoby się trochę światła. Może jakaś... pochodnia. No przydałaby się pochodnia, więc dlatego się cofniemy. I bierzemy pochodnię. Mogłem ją od razu wziąć, ale nie pomyślałem o tym, widzicie? Teraz możemy iść. To jest zresztą mój ulubiony segment w grze, ponieważ kiedyś pamiętam, jak ogrywałem tę gierkę i no najbardziej lubiłem ten segment gry. Nie będę tego ukrywał. Dobra, teraz się cofniemy i chyba tu przejdziemy, co nie? A nie, przejdziemy tutaj. No to jest takie dosyć podchwytliwe, ale my to ogarniemy, spokojnie. O, widzicie? Teraz jesteśmy tutaj, idziemy tutaj. Nagle tu wychodzimy, to idziemy teraz tutaj. Wracamy się. Teraz musimy tutaj na dole się pojawić. O! Znaczy, no dokładnie nie tutaj, ale przynajmniej wiemy, w którą stronę iść. Chyba. Chyba tutaj widzimy. Nie wiem, nie mam pewności. Stuprocentowej. No właśnie. Chodź tu. Tutaj, Reksiu. Tu na dole musisz wyjść. O, tutaj, gdzie ja myszką pokazuję. Wyszedłeś tutaj. No nie wiem, czy to jest dobrze, ale... Reksiu, a może zróbmy tak? Wejdź tutaj. O właśnie, tak? I teraz tu pójdziemy. Co ty na to? Teraz się cofnij. Teraz się cofnij. Aha, teraz tu wyjdziesz. A jak wyjdziemy, cofniemy się tutaj, to gdzie wyjdziemy? Tutaj? A, widzicie? Kurde, mówiłem. Dalej. Teraz trzeba będzie poskakać trochę. Tu musimy uważać właśnie na te kurde cosie. Na te głazy, co spadają. A, czyli to nie tak. Pyk, pyk, pyk. Musimy to w odpowiedniej kolejności zrobić. I tak, 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 tak. To nie tutaj, czyli tu musimy iść. Wydawało mi się, że tam, gdzie chodziliśmy z pochodnią, na ścianie były jakieś obrazki. Mam wrażenie, że mogą nam w czymś pomóc. Dobrze. Teraz jest gitara. O, trudniejsza sekwencja, ponieważ tu nie dość, że jest więcej tych platform, to jeszcze więcej skał spada. Chciałem stalaktytów powiedzieć, ale to nie są stalaktyty. O, znowu się tutaj cofnęliśmy. Wiesz co? Wydawało mi się, że tam, gdzie chodziliśmy z pochodnią, na ścianach były jakieś obrazki. Mam wrażenie, że... Dobra, raz jeszcze. Może teraz tutaj skoczmy. Czyli tutaj musimy, albo w tam, albo w dół. Dobrze. O,
Czyli teraz tutaj, tutaj i tutaj, dobra. Już ogarnąłem. Dobrze. Świetnie. A zauważyłeś, co leży na dnie wulkanu? Czy to przypadkiem nie była? Co? Co to było? Nic nie było, co ty gadasz za głupoty? Nic tam nie było, kurde. Mongole. Oj. Znowu, od zera. Wiesz co? Ale niesprawiedliwość. Ale te stare gry są niesprawiedliwe. Powiedział nikt nigdy. No, mam nadzieję, że ogarnęliście tą ironię, czy nie? Bo jeżeli nie ogarnęliście, to no, to zapoznajcie się z ironią. Polecam, bardzo fajny ten. No, morze lawy pokonane. O kurde. Trochę trzeba było pokminić nad tym, ale daliśmy radę, kurde. Teraz musimy unikać pająków i nietoperzy. Muszę to jakoś idealnie zsynchronizować, kurczę. Idźcie stąd. Walone pająki. Nie jestem żadnym arachnofobijczykiem, ale nie lubię was, skurwiele. Brzydko mówiąc. Bardzo brzydko mówiąc. Bo jestem niedobry, jeżeli chodzi o słownictwo. Zdaję sobie z tego sprawę. Wciskałem tam, żeby poszedł na sam koniec, no. Kurde, walone pająki, które biorą mnie na hita. Idź. Dokładnie tak. Jesteśmy teraz na dole. Superancko. Teraz trzeba na ogień uważać. No, zrobiłem to za pierwszym razem. Picobello. O, jakie... Co on by tam powiedział? Nie zdążyłem, bo skipnąłem. Ale dupa. Co się ze mną stało? O, tu jestem. O, dobrze. Teraz jestem tutaj. Szybko tutaj. Dobra, to da się ogarnąć, tylko będę musiał pobawić się tymi teleportami.
I przede wszystkim muszę to tak zsynchronizować, żeby kurde się nie pojawić w tym czasie, kiedy te downy się pojawiają. Widzicie, co się dzieje, kurde. Ciągle w pizdę wyłapuję. O! O, o, o! Szybko, 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 dawaj! Jest, dobrze! Nie działa! Nie działa! Myślę, że te tajemnicze, kosmiczne przyciski służą do kalibracji działań. Czyli można nimi ustawić celownik, żeby się mniej... trząsł. Dalej, co musimy wcisnąć? Nie, zielony to na pewno nie. Jakąś kombinację musimy ogarnąć. Aha, wtyczka od żelazka. W trąb trafiony! No dobra, jeszcze raz. Trafiony! Żegnaj kamieniu, ty. Żegnaj ty kamieniu, ty. Śmiesznie to nawet było zdubbingowane, nie powiem, że nie. A według tych praw fizyki... Jeszcze raz. Według prawa fizyki to te kamienie powinny dawno zlecieć, nie żebym się czepiał. Ale wiem, że Rex nie jest... Wiem, że Rexiu to nie jest jakaś super realistyczna gierka, więc wszystko jest możliwe. Żegnaj kamieniu, ty. Właśnie, ty. Traf może w te kamienie, co? Rexiu, chciałbyś trafić w kamienie, czy nie? Jeszcze dwa. No dobra, jeszcze raz. O Jezu. Dawaj. No dobra. Trafiony. Żegnaj kamieniu, ty. Ty. Żegnaj kamieniu, ty. Jeszcze raz. Od początku, powoli. O kurde, no, dawaj. No dobra, jeszcze raz. Od początku. Jak to kurde wycelować? Drobny pył! Żegnaj kamieniu, ty drobny pył! Trafiony! Drobny pył! No dobra. Żegnaj, drobny pył! Żegnaj kamieniu, ty! Żegnaj kamieniu, ty! No to... O kurde! Drobny pył! Trafiaj! Żegnaj kamieniu, drobny pył! Ale to jest upierdliwe. No dobra, jeszcze raz. Trafiony! Zdrobny trafiony! Żegnaj kamieniu, ty. Trafiony! Zdrobny pył! Trzy walone kamienie. Tutaj. No dobra, jeszcze raz. Drobny trafiony! No dobra, jeszcze raz. Odpocz, drobny pył! Drobny pył! Drobny pył! Żegnaj! Drobny pył! Trafiony! Drobny pył! Hurra! Droga wolna!
udało się. Dobra, ta musimy iść stąd. Szybciej, dawaj. Uciekaj stąd. Ta, trzeba będzie pomyśleć, jak to ogarnąć. Tylko pytanie, czy ja dobrze pójdę teraz. Stamtąd przyszliśmy. Nie ma się na co gapić. Kwa, kwa! Kwa! Zwietrzałego! Dasto! Otwórz się wreszcie! Uparty! Beczek! Grogu, Sezamie! Grogu, Sezamie! Otwórz się wreszcie! Dasto! Zwietrzałego! Uparty! Beczek! My musimy chyba z tych ptaków kolejne jakieś zadanie ułożyć, ale nie mam pewności. Dasto! Beczek! Zwietrzałego! Otwórz się wreszcie! Dasto! Beczek! Zwietrzałego! Grogu, Sezamie! Uparty! Otwórz się wreszcie! Patrzcie, jakie 300 IQ! Dobra zgadywanka, co nie? Ojoj, a co my tu mamy? Daj mi wreszcie spokój! To odpędzluj się ode mnie, ty krecie jeden. Tak jest, skarb jest nasz! Nasz! Tylko nasz! Chociaż nie. Skarb jest piratów, a właściwie należy poniekąd do domu samotnego jajka. No i co teraz? No dobra, mamy skarb. Tylko jak my teraz znajdziemy piratów, jeśli wierzyć słowom kapitana Ogryska? Fajnych chłopaków. Dziadku Sokole Oko! Obudź się! Na Boga twa roga! Dobra, teraz! Brać go, szczur! Ha, ha! Dałeś się nabrać! To nie była prawdziwa kura, tak jak myślałeś! Na statek z nim! Wkrótce wszystko wyśpiewa! Ale Reksiu to cymbał, ja pierdzielę. A nie! No to wracać, patałachy! Ciekawe, co się stało z kapitanem. Pewnie smaży się w piekle. Gdyby zastępca kapitana mógł przeczytać, co na mapie napisał kapitan Ogryzek. O, tutaj, dokładnie. Idźcie teraz tutaj. Kwa, kwa!
wrak. Ów od wulkan. Pod wulkan wejść statek piratu. Statek. Wybij mnie. Dobra. Patrzcie teraz na to. Co? Kapitan żyje? Pies miał dostarczyć nam skarb? Och, a my byliśmy dla niego tacy podli. Trzeba go natychmiast uwolnić. I przeprosić. Panie Reksiu, chciałbym pana oficjalnie przeprosić w imieniu wszystkich nas tu zgromadzonych za to nieporozumienie. Reksio Zoo! I jednocześnie pragnę poinformować, że wyruszamy natychmiast ratować naszego, nie bójmy się tego słowa, Reksio Zoo! Kochanego kapitana Ogryska! A następnie płyniemy prosto do domu samotnego jajka. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży naszego skarbu numizmatykom, hobbystom, postanowiliśmy fundować inkubator. Tak, jak to chciał uczynić kapitan Ogryzek. Ura! Do zobaczenia! Kto wie, jakie wiatry i gdzie konkretnie poprowadzą nasz okręt? Tak oto Ciel Reksio odzyskał skarb piratów i pomógł odszukać zaginionego kapitana Ogryska. Wszyscy bardzo się cieszyli. Piraci odzyskali kapitana. Januszu! Kapitanie! Kaszocie, kole oko! Żyjesz jeszcze! I wycielne majtki! Och, kapitanie! Kapitan mógł wreszcie zrealizować swoje marzenie i przekazać skarb na rzecz domu samotnego jajka. Kury cieszyły się nawet bardziej niż kapitan, ponieważ piraci odpłynęli w świat i wyglądało na to, że szybko nie wrócą. Reksio cieszył się, bo dostał w prezencie od kur nowy, wspaniały żagiel i mógł wrócić do domu. A Kret aż szalał z radości, bo odkąd skarb został odnaleziony, nikt nie otwierał mu dachu w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Wszystko skończyłoby się naprawdę dobrze, gdyby nie... Co przytrafiło się kurom? Kim jest diaboliczny żabba? Dlaczego kosmiczne jajo śmierdzi? Tego dowiecie się z następnej części przygód Reksio. To był właśnie Reksio, moi drodzy. Ja się nie odzywam, dlatego że tutaj narrator mówił i w ogóle postacie mówiły. Ale no, to właśnie była pierwsza część Reksia na moim kanale. Dajcie znać, czy wam się ona podobała, w ogóle jakie macie wspomnienia z Reksiem. Może jest jakiś poziom, z którym mieliście problem, w sensie jakaś misja. Dajcie koniecznie znać na dole. Ja za ten czas będę kończył. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że sposób ciekawy, informatywny. No nie wierzę. Mam nadzieję, że sposób ciekawy, informatywny prowadziłem ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy na dole, jak wam się podobał let's play z Reksia. Napiszcie jakieś wasze wspomnienia z tą grą.
A ja za ten czas będę kończył. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach tutaj publikowanych. Na Instagramie, jeżeli na YouTube nie będziecie mieli powiadomień, to na Instagramie bankowo będziecie mieli. Na grupie na Facebooku oraz na Discordzie się ze sobą integrujemy. Informuję was o odcinkach, live streamach, o tym, co tam się u mnie dzieje i tak dalej, i tak dalej. Dzięki za uwagę. Na razie, trzymajcie się i cześć!